Dzień dobry, razem ze mną, właściwie tuż obok mnie, bo w Malborku, jest nasz gość, Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie pośle. Serdecznie witam pana redaktora i słuchaczy. Podobno w Malborku minus 9, ale słonecznie. Macie tam śnieg? Sprawdzałem, minus 6. Minus 6 na moim termometrze. I jest słońce. Ja, ale to pisowskie widać, zawsze zawyżają, wie pan? To pisowskie termometry zawsze zawyżają. Pytam, czy śnieg macie? Mamy śnieg, ale służby działają nieźle, drogi są odśnieżone, jest okej. Dobry sygnał zawodowy. Widzi pan. Tak, a na przykład w Dili, w Timorze Wschodnim plus 30, znajomi właśnie donieśli, więc zapraszają serdecznie. Proszę państwa, o polityce będziemy jednak rozmawiać, nie o meteorologii, ale zaczniemy od pytania o 500+. Pan chciałby, żeby to było nie 500+, tylko 517+. Bo pan chciałby waloryzacji i myśmy sprawdzili, gdyby to była taka waloryzacja rok do roku, to w tym roku byłoby 517. Cieszę się i nie cieszę z tego pytania. Ponieważ jest to przykład wielkiej manipulacji, której dokonał tabloid w rozmowie ze mną. Owszem, gdy pana spytali, szybko. Ale jak? Spytali, panie pośle, czy pan byłby za tym, żeby waloryzować? Odpowiedź. No to pan byłby za tym, żeby waloryzować, czy nie byłby? Bo pan w gazecie mówi, że... Ja bym wszystko waloryzował. Powiedziałem tak, ja jestem, nieba bym uchylił. Uważam, że wszystko powinno być waloryzowane, bo waloryzacja to jest tylko urealnienie świadczenia, okej? A wie pan, co napisali? Cymański się domaga. Nie, panie pośle, ja zadaję bardzo, ciągnę temat, bo jak w gazecie napisane, a poseł Cymański nie prostuje, to zadaję panu bardzo jasne pytanie. Czy pan jest za tym, żeby waloryzować 500+. Ja myślę, że każdy przytomny i pan na pewno też jest za tym. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby waloryzować świadczenia. Jasne? To jest logiczne, to jest pytanie retoryczne. No ale to znaczy, pan jest za tym tak naprawdę dlatego, że pan chciałby, żeby wszystkim było dobrze w życiu i w ogóle, żeby wszyscy byli piękni, wysocy i zdrowi. Czyli tak naprawdę nie ma to żadnego w ogóle znaczenia politycznego, co pan w tej chwili mówi. Ma znaczenie inny temat, czy na to nas stać. Nie jest też tajemnicą, że jestem, zawsze byłem za tym, w pana programie kilkakrotnie też o tym mówiłem, że jednak Polska nie jest tak bogata, aby wielkie świadczenia otrzymywali ludzie o wysokich dochodach. A więc w tej samej rozmowie podkreśliłem temat potrzeby zastanowienia się, a COVID będzie temu sprzyjał. Nie, panie pośle, ale dobrze, ale do brzegu, że zacytuję pewnego prezesa. To jest proste pytanie. Czy pan oczekuje od rządu, swojego rządu, że będzie waloryzował 500+, czy to są tylko takie pobożne życzenia pana Tadeusza z Malborka? Bardziej pobożne życzenia. To prawda. No dobrze, to miejmy w takim razie ten temat za sobą, skoro to są pobożne życzenia. Taka odpowiedź, proszę pana, no takie pytanie. Ja nie jestem człowiekiem naiwnym. Jeżeli nie pyta dziennikarz z faktu, czy ja jestem za tym, żeby ludziom było wspaniale, tak, jestem za tym. I oni to później dobra, to zostawmy w takim razie. Na makaron, no i to ja mam do pana taką serdeczną prośbę. Jakby pan w tej rozmowie jednak zechciał mówić nie tylko o pobożnych życzeniach pana Tadeusza z Malborka, ale o głosem posła Tadeusza Cymańskiego, to będziemy wiedzieli, kiedy pana traktować poważnie, a kiedy raczej. Uważam, że pomysły o waloryzacji świadczenia w obecnej sytuacji są nierealne. Czy w Malborku otwierają się nielegalnie restauracje, bary, siłownie? Byłem kiedyś burmistrzem Malborka. Wczoraj na sesji miasta Malborka w tej kwestii zapytany burmistrz, pan Harzewski, malborzanie w tej chwili słuchają mnie, zakomunikował, że według jego najlepszej wiedzy, a gospodarz miasta ma chyba najlepsze dane, w Malborku nie zostały otwarte restauracje, siłownie, co świadczy o ogromnej subordynacji i zdyscyplinowaniu naszych mieszkańców. Czy przychodzą do pana przedsiębiorcy, panie pośle, czy przychodzą do pańskiego biura przedsiębiorcy i skarżą się i mówią, no niech pan coś zrobi, my już nie możemy wytrzymać? Może nie przychodzą, natomiast mam kontakt, rozmawiam, nie przychodzą, ale mam kontakt z ludźmi, nie żyję w jakiejś bańce i ta sytuacja jest mi znana. Słucham też na bieżąco różnych wypowiedzi, różnych opinii. Bezdyskusyjne jest to, że dla wielu, zwłaszcza małych firm, które nie mają zasobów, nie mają rezerw, dla nich się kończy tlen i są w sytuacji dramatycznej. Mam tego świadomość i z niepokojem też się przyglądam, co dalej. W ogóle jeszcze COVID nie powiedział ostatniego słowa, bo niewyczerpanych zasobów nie ma żadne państwo, a zwłaszcza państwo na dorobku. No dobrze, tylko czy w takim razie pan podejmuje jakieś działania, pan, nie wiem, apel, pan zgłaszał się, zwracał się do ministra Dworczyka, do
kogoś, kto podejmuje te działania, na przykład by ulżyć przedsiębiorcom, by dopytywać o to, kiedy zostaną otwarte ich przedsiębiorstwa, ich firmy? Tak, ale moje rozmowy napotykają na podstawową jedną rzecz. A z kim pan rozmawiał? Ja rozmawiam na przykład z wspomnianym panem Dworczykiem, rozmawiam z kolegami z Komisji Finansów Publicznych, bo my rozpatrujemy tarczę, mówimy o pieniądzach, natomiast zawsze jest podstawowe pytanie. Ja nie będę uczył księdza pacierza. Uważam, to chcę podkreślić, rozstrzygający głos w tej kwestii muszą mieć jednak eksperci. Naprawdę, bo to jest tak dramatyczny wybór, tu dramat ludzi, a tutaj ryzyko. Patrzymy na cały świat, my nie jesteśmy wyizolowani. I doświadczenie na zimne się dmucha, wie pan, no naprawdę. Wczoraj w wielu programach wybitni ludzie, mądrzejsi ode mnie, krygują się lekarze, sami nie wiedzą, otworzy pan hotel czy nie. No wie pan, przy zachowaniu rygorów wszyscy się krygują, a ja taki jestem mądraliński, no nie. Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który nie jest mądraliński, jest naszym gościem. Panie pośle, to w takim razie zupełnie serio pana spytam, pan pozwoli o... To jest pytanie polityczne, nie rodzinne. O pańską córkę. Czy ona teraz też brała udział w manifestacjach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? Mam nadzieję, że nie. Mówi pan o mojej młodszej córce. Mam starszą córkę, które mają inne poglądy. Rodzina jest jedna. Nie chciałbym dotknąć nawet jednym słowem, bo wszystkie kocham jednakowo moje dzieci. Ale nie. Ja nie pytam, czy pan nie kocha dziecka, bo ma inne poglądy niż pan. Pytam tylko, czy brała udział w tych demonstracjach. No. Nie mam tej wiedzy, nie mówiła mi, nie chwaliła się. Natomiast mam nadzieję, że nie, bo to już jest w tej chwili granica przekroczona. Powiedziałem jej z uwagi na wypowiedzi i formę tych protestów z tym językiem, że córka posła Cymańskiego z takim językiem na ulicy się nie powinna pojawiać. Natomiast jej poglądy rzeczywiście są inne niż niektórych innych dzieci. Ja się tym nie obnoszę, ale nie mam powodu, żeby to ukrywać. No dobrze, rozumiem, że wszystkie dzieci kochamy jednakowo, bez względu na to, czy głosują na tatunia, czy na kogoś wręcz przeciwnego. Czy na konkurenta tatunia. No tego jeszcze na szczęście nie ma. Mam nadzieję, że popadnie mnie w wyborach. Mam nadzieję. To zobaczymy. Nie sprawdzałem. Panie pośle, to jedno pytanie na koniec, polityczne zupełnie. Co zrobicie ze sprawą aborcji? Wy, PiS. Ja nie wiem, czy można mówić w mnogie. Ja uważam, że w tej sprawie będzie każdy głosował z własnym sumieniem. Ale zaraz, nad czym głosował? Najpierw pytam, nad czym głosował, bo czy będzie jakaś ustawa, czy będzie jakaś, na przykład leży projekt prezydencki w Sejmie. Profesor Andrzej Zoll mówi, że poparłby taką dyskusję nad tym. Marian Zembala wzywa opozycję, by poparła projekt prezydencki. Tymczasem nawet PiS nie chce go poprzeć, więc... Wie pan co, myślę, panie redaktorze, że sytuacja poszła w takim kierunku, że w tej chwili ja też nie widzę żadnych dobrych rozwiązań, ale uważam, że przedłużanie tej sprawy i nie podejmowanie żadnych działań jest jeszcze większym błędem. Dlatego ja od razu panu odpowiadam, jestem za tym, żeby jednak rozpatrywać projekt prezydencki. Tadeusz Cymański był gościem naszej rozmowy, a w zasadzie dalej będzie gościem naszej rozmowy, ale teraz już tylko w internecie rmf24.pl. Jaka szkoda, interia.pl. Jaka szkoda. Też ubolewam, tam będą śpiewy, tańce. Tak rzadko u pana jestem, że... Bo pan nie przychodzi, panie pośle, to tylko dlatego, że pan nie chciał, że pan odmawiał. rmf24.pl, interia.pl, słuchaczom radia, dziękujemy. To tak jakby pan zapomniał, to ja panu przypomnę, że ja do pana dzwoniłem parokrotnie, ale pan zwłaszcza w trudnych sytuacjach dla partii mówi, nie, ja się nie będę wystawiał. A później pan oznajmił, że ma pan jakiś post od mediów, chociaż czasy były nie tylko postne. Kwarantanny. Tak, panie miałem pośle. Miałem karencję do końca roku i to jest prawda, miałem karencję. Dobrze, panie pośle, jest nowy rok, a nawet już nowy miesiąc tego roku, luty, a ja pana chciałbym spytać, o ten kompromis prezydencki, bo pan mówi tak, ja, Tadeusz Cymański, jestem za tym. No dobrze, a reszta? Czy w ogóle w PiS-ie toczą się rozmowy, by na przykład ten projekt prezydencki, to przypomnijmy może naszym słuchaczom, o czym mówimy. Projekt prezydencki zakłada takie doprecyzowanie ustawy antyaborcyjnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, by można było jednak pewne zabiegi, kiedy dziecko nie będzie miało szansy przeżyć, na przykład zabiegi aborcyjne, zabiegi przerywania ciąży, dokonywać. No i teraz tak, ten projekt leży w Sejmie,
i cisza. On został złożony, zdaje się, w listopadzie albo nawet jeszcze w październiku pod koniec i cisza. Cieszę się, że pan mnie docenia, ale obawiam się, że pan mnie przecenia. Hegemonem w tej sprawie jest PiS. Ja nie chcę się ustawiać, bo my mamy swoje zdanie. Wystąpiliśmy z inicjatywą, może nie zamiast, tylko oprócz tematu, bardzo ważną, spóźnioną, bo trzeba też być krytycznym wobec siebie, wobec Solidarnej Polski i wobec całej Zjednoczonej Prawicy. No dobrze, jakąś inicjatywą, tak, tych hospicjów perinatalnych. Tak jest. No dobrze, ale to sekundkę. To jest bardzo dobra inicjatywa. Nie, ale panie pośle, nie, to nie jest taka alternatywa, czy myjemy ręce, czy nogi. Ja nie wzywam pana do wybrania nóg lub rąk do mycia. Pytam na razie o aborcję. Za chwilę porozmawiamy, oj, doczeka się pan, rozmowy o opiece perinatalnej w Polsce. Najpierw pytanie o aborcję. Czy Prawo i Sprawiedliwość powinno zmienić ustawę antyaborcyjną w duchu prezydenckiej poprawki, albo wręcz przeciwnie, zaostrzyć ją tak czy owak? Czy powinno zmienić tę ustawę? Moim zdaniem tak. W ręku Zjednoczonej Prawicy, a konkretnie Prawa i Sprawiedliwości, leży decyzja, co dalej. Czas biegnie. Myślę, że czas nie działa na naszą korzyść. Na korzyść nienarodzonych też nie działa, bo to jest bardzo ważne pytanie. Trzeba widzieć, co jest dalej. Co się święci, jeżeli można pewne szatańskie pomysły nazwać, co się święci, co się zanosi. Lewica już nie ukrywa, Lewica i Platforma też w dużym stopniu. Niedawno pan miał gościa, o którego pana to pytał, mówię o pośle Rysiu. Więc co się dzieje? Pośle Rasiu. W tej chwili czas... Pośle Rasiu. Tak. Przepraszam. Proszę. Tak, o pośle Rasiu. Więc nie, no, Rysiu, myślę, Rasiu, że sprawa idzie w tą stronę, że przedłużający się czas. Ja jestem jednym z sygnatariuszy wystąpienia do Trybunału. Gdybym mógł cofnąć czas, się zastanawiam, czy bym jeszcze raz to zrobił, bo nie spodziewałem się, że... Panie pośle, przepraszam bardzo pana, ja się pogubiłem. Ja się naprawdę pogubiłem. Ja zadałem panu pytanie, pan zaczął tak dookoła mówić, że ja się w tym baroku pogubiłem. Ja już nie wiem, na którym ornamencie jestem. To już panu odpowiem, przepraszam, ale nie było to intencjonalne, że chciałem tam mykać po bokach. Nie jestem taki. Kiedy trzeba, to trzeba, ale teraz od panu odpowiem. Uważam, że ten projekt powinien być postawiony i procedowany. Jasne? Kropka. Dobra, jasne, no, już. Kropka. I dalej, szkoda czasu. Taka okazja z panem dyrektorem rozmawiać. I jeszcze raz pan o tym wspomni. To teraz za każdym razem, kiedy pan będzie odmawiał przyjścia do naszego programu, będę informował o tym słuchaczy, że poseł Cymański odmówił rozmowy z nami i nie chciał się z państwem słyszeć. Przepraszam. Panie pośle, ale proszę pan nie przepraszać, tylko niech pan... Panie pośle, to porozmawiamy teraz strasznie serio, dobrze? Bo wie pan, ja mam taki żal do dziennikarzy, że puszczają czasami pewne zapowiedzi wasze mimo uszu. No ja postanowiłem nie puścić, myśmy postanowili nie puścić. Przypomniałem sobie bowiem, teraz rozmawiamy o opiece nad dziećmi śmiertelnie chorymi, nad dziećmi bardzo ciężko upośledzonymi, bardzo ciężko dotkniętymi wadami, które będą przychodzić na świat. W 2016 roku premier Beata Szydło obiecała wprowadzenie programu Za życiem, programu opieki nad niepełnosprawnymi, nie tylko małymi dziećmi, w ogóle. Ten projekt, proszę pana, miał kosztować, nie wiem, czy pan pamięta, ile? 3 miliardy złotych. I wie pan, co jest najciekawsze? Bo ten projekt, czyli te jakieś tam ustawy, przeszły. Nikt nie był przeciw. Otóż nikt, literalnie nikt nie wie, ile na ten projekt wydajemy co roku. Pytane o to przez posłów opozycji, Ministerstwo Rodziny, czyli pani Maląg. No, pani Maląg nawet nie próbowałem zaprosić do naszej rozmowy, bo to wtedy nie jest rozmowa, tylko monolog. Otóż pani Maląg nie ma takich danych. Ministerstwo Zdrowia tym bardziej nie ma takich danych. Nikt nie wie, czy w ogóle robimy jak cokolwiek, a jeśli robimy, to co i za ile? Czy pan, panie pośle, może nam obiecać, że pan się tym zajmie i spróbuje dowiedzieć się, może panu się uda więcej, ile Polska wydaje na program Za życiem? Mogę spytać, natomiast będę szczery, obawiam się, że bardzo niewiele, niestety. A to ja panu mogę powiedzieć, co nam się udało ustalić, tak. Znaczy nam udało się ustalić. Sprawdziliśmy te dane i zebraliśmy. To pan dobre wejście, to pan wie. Nie, to jest w domenie publicznej, można to odnaleźć. Otóż obiecano 4000 zł zasiłku na dziecko, które przyjdzie na świat z wadami ciężkimi. I czy pan wie, ile osób dostaje ten zasiłek rocznie? To jest, proszę pana, 4000 osób. W 2017
w 2018, w 2019. Ta liczba się zmienia o, to jest plus minus 300, ciut powyżej 4000 osób. Sprawdziliśmy też, że to nie wpłynęło w najmniejszym stopniu na liczbę legalnych aborcji. Czyli nie zachęciło to kobiety do tego, by urodzić dzieci, co zdaje się było, tak, było waszym celem. Liczba legalnych aborcji przez te lata utrzymywała się na tym samym poziomie około 1100. No i panie pośle, czy to znaczy, że to fiasko programu Za życiem? Myślę, panie redaktorze, proszę też o ocenę surową, ale nie okrutną, ponieważ to rozwiązanie wprowadzone przez panią premier Beatę Szydło było rozwiązaniem nowym, którego nie było w ogóle, ale od razu dodam, żeby być precyzyjnym, absolutnie niewystarczające. Mało tego, te 4 no to zróbcie jest wystarczające na litość boską. Kto tu jest posłem koalicji panie rządzącej? Ale panie redaktorze, spokojnie, spokojnie. Ja jestem spokojny. Ja wiem, pan tu miał wybitnych ludzi. Pan Maciejczyk, profesor, no mówił panu 20 ale lat. Ale profesor Maciejczyk nie rządzi. Pultamy. Profesor Maciejczyk dobrze. Jest szefem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Pan jest w partii, która rządzi od 2015 roku. Chwalić Boga, 6 rok. Obiecał pan dotknięcia tematu perinatalnych hospicjów. No to właśnie, ale to za chwilę o tym porozmawiamy. Za sekundę o tym porozmawiamy. Wie pan ile, dobrze, hospicja perinatalne. To może najpierw wyjaśnijmy ludziom, co znaczy słowo perinatalne. Tak. To znaczy, chodzi o opiekę nad dziećmi po urodzeniu, nad dziećmi z bardzo ciężkimi wadami. Tak. I teraz, proszę państwa, hospicjum, zresztą jak się dowiedziałem, to nie jest tak, że to jest taki budynek, w którym gromadzimy te dzieci z mamami, z rodzicami i się nimi tam zajmujemy. Nie, to czasami może być opieka po prostu, zespół ludzi, którzy się opiekują tym dzieckiem w domu, albo w szpitalu, albo tam, gdzie ono przebywa. W każdym razie, wie pan, ile osób korzysta z opieki perinatalnej w Polsce? Panie pośle, to jest, proszę pana, w 2019 roku, bo za zeszły rok nie ma jeszcze danych, to było raptem 476 osób. To jest spory wzrost, bo w 2018 było niespełna 300. Ale mówimy teraz o tym, że a w ogóle jeszcze jedno pytanie. Czy pan w ogóle wie, gdzie ta opieka perinatalna jest dostępna? Panie redaktorze, wiem. To ja panu powiem, że pan nie, skoro pan nie wie. Ta opieka perinatalna, panie pośle, jest dostępna w największych miastach, a i to w nie każdych. W Warszawie jest. Ale na przykład bardzo, dostęp jest ograniczony. No tak, ale wie pan, nieograniczony. Jego po prostu nie ma. Jak pan chciałby się tym dzieckiem opiekować w Augustowie, w Mielcu, gdziekolwiek indziej, to pan napotka na mur. Na w ogóle, ale my nic nie wiemy. My nie jesteśmy do tego przygotowani. Panie redaktorze, dziękuję za pana pytanie, które jest też formą zachęty. Jakiej zachęty? To jest... Co jest pokazanie wam, że ogłosiliście program, że będziecie dawać 3 miliardy i wie pan, co się okazało? Nic nie ma. Nie wiemy, ile pieniędzy idzie, nie wiemy, do kogo te pieniądze trafiają, a te liczby, które podaje tych osób, które korzystają z zasiłku, to są śladowe zupełnie. W 38-milionowym kraju ale 300 osób, 400 osób. Ale zgodzi się pan, że inicjatywa nie jest malowana. To jest konkretny projekt o chłopcach perinatalnych. To jest, proszę pana, pan jest erudytą, to ja panu powiem tak, to jest potiomkinowska wioska, malowana od fasady. Wychodzi premier i mówi, dajemy 3 miliardy. Pyta dziennikarz, ile z tego wydaliśmy, a my nie wiemy właściwie. Ale ja powiedziałem panu redaktorowi i państwu, którzy nas oglądacie, ja przyjmuję pana krytykę, bo jest szczera i uczciwa. I jest krytyką życzliwą, bo pan nie mówi tego do mnie, żeby nas utopić, tylko żeby zmienić, żeby to nie, poprawić. Nie, panie pośle, ja w ogóle pan akurat, o to zabiega swoich mówiąc programach. Zupełnie szczerze, ja mam w tej chwili w nosie PiS. I to, czy mu to zaszkodzi, czy pomoże. Ja uważam po prostu... No właśnie, ja uważam, że w takim kraju jak my, w europejskim kraju w XXI wieku, jeżeli pomagamy przedsiębiorcom, a jestem za tym, żebyśmy pomagali przedsiębiorcom, bo oni tworzą miejsca pracy, podkreślam, nie mam nic przeciwko temu, że z podatków składam się na pomoc przedsiębiorcom, ale uważam, że tym bardziej powinniśmy pomóc ludziom w tak dramatycznej sytuacji. I mam do pana pretensje. Do pana mam pretensje. Się pod tym podpisuję. Chryste, to będzie panie. Zmienione, panie redaktorze. Przez będzie kogo? Zmienione, jestem przekonany. Jest pan przekonany. Zobaczymy. No ja uważam, że ta sytuacja obecna, bardzo dramatyczna, jeżeli chodzi o aborcję, wymusi
również te działania, o których pan mówi, bo od tego się powinno zacząć. Najpierw pomoc kobietom, to nam zarzuca skrajna lewica, że wy chcecie aborcję zakazać, a co tym kobietom proponujecie? Przecież bardzo ja dobre pytanie. I co robicie? No. Pstro. No nic, no. Ja panu pokazuję liczby, a pan mi mówi, no niedobrze, niedobrze, że tak się dzieje. Pan się w tej chwili zachowuje jak komentator albo jak polityk opozycji. Tymczasem powinien pan powiedzieć, tak, to nasza wina. I nie tylko bić się w piersi, ale zrobić wreszcie cokolwiek w tej sprawie. Mea culpa już powiedziałem. Dobrze, to teraz proste przyjąłem. Pytanie. Przepraszam, i poczuwam się do odpowiedzialności. Nie tylko ja. Myślę. Dobrze, to teraz... Jestem 23 lata w Sejmie i właśnie wiem, jak wyglądała to chciałem pomoc pana spytać. Socjalna i wiem, co się działo. Niewiele się działo. Od 6 lat też pan jest w Sejmie i wy rządzicie. Co zrobił w tym czasie Tadeusz Cymański, by pomóc niepełnosprawnym? Popierałem wszelkie inicjatywy w Komisji Finansów, bo jestem w Komisji Finansów. Proszę też pamiętać, że każdy ma swój dział, odcinek. Tak, te sprawy, o których pan mówi, wypracowuje przede wszystkim... Ale każdy ma też swój okręg wyborczy i ludzi, którym zobowiązany jest jakoś pomóc. I na przykład mógłby pan złożyć interpelację, by zmusić na przykład resort pani Maląg do tego, by cokolwiek wreszcie w tej sprawie zrobił. Jedno jest pewne. Owocem tej rozmowy będzie spotkanie z panią, bo jestem już posłem wiele lat, porozmawiam z nią i rozmowa to moim zdaniem przesada. Pani pan Maląg ma też ogromny wpływ, bo pan jest bardzo nośny jako dziennikarz. Nośny, taki duży jestem, jest ja nośny komiku, jestem, jak ja uniosę. Bo wie pan, jest pan opiniotwórczy, to nie jest komplement, to są fakty. Więc no dobrze, to ja jest po to, żeby wpływać na takich facetów jak ja. No to dobrze, to mam nadzieję, że z tego cokolwiek dobrego wyjdzie, choć szczerze mówiąc powątpiewam. Panie pośle, to jednak wróćmy do polityki, dobrze? To pytanie o politykę to jest pytanie o ten, o obecną sytuację w koalicji rządzącej. Słyszymy, że no właśnie, PiS nie chce doprowadzić do spotkania koalicyjnego, do spotkania Rady Koalicji, czy jakkolwiek nazywa się to całe ciało, na którym macie się dogadywać. Solidarna Polska stawia weto wobec polityki energetycznej. Tak naprawdę nie chodzi oczywiście o żadną politykę energetyczną, tylko o to, żeby pokazać, że my wcale was nie popieramy i nie macie prawa w PiS-ie pozbawiać naszych ludzi stanowisk w Banku Pekao S.A. na przykład. No, to jest interpretacja, natomiast ja już cieszę się z jednego. Skończyły się czasy, bo zawsze byłem na baczność. Zawsze byłem na baczność i zawsze mnie pytali ludzie, Tadziu, to nie masz własnego zdania? Głosujesz jak wszyscy? Jak jeden mąż? Zawsze mówiłem, mam swoje zdanie, ale się z nim nie zgadzam. Takie były czasy. W tej chwili musimy mówić o demokracji w kraju, ale również o demokracji w koalicji i demokracji w poszczególnych partiach, więc my mówimy swoje... Czy pan jakikolwiek... To jest, głosowali przeciwko, nasi dajni ministrowie, ale ja też mam wiele wątpliwości i dobrze, że tak jest, ale to nie znaczy, cieszą się nasi przeciwnicy, że koalicja padnie. Nie, to jest wartość ogromna. No nie, stanowczo zbyt dużo stanowisk jest do stracenia, żeby tak można było oddać władzę. To też jest interpretacja. A czy ona jest zupełnie odległa od prawdy? Proszę pytać tam, co w głowach ludzie mają, bo ja akurat się w to nie bawię. Pan nie zajmuje żadnego stanowiska. Dobrze, już... Żadnych fuch, żadnych znajomości, naprawdę uważam, że mam I dla dzieci żadnej pracy? Nie? Nikomu, żadnemu zięciowi, córce, synowi, nic? Moja córka jedna pracuje, ale proszę sprawdzić, zaprosić, to się pan przekona, jaką ona ma fuchę i wtedy będziemy rozmawiać. Nie ma żadnych fruchtów. Nie ma. Dobrze. Rodzina posła Cymańskiego, nawet dalsza, nie ma żadnych fruktów z tego, że jest u władzy. No oprócz tego, że pan jest posłem, ale to... Relatywnie niewielkie pieniądze w porównaniu z tym, co pan zarabiał w Parlamencie Europejskim, to teraz grosze. Dotyka pan kwestii, że jeszcze się rozrzewnie i się rozpłacze. Nie ma różnicy między posłem a europosłem, jest przepaść. Także dotknął pan, no więc o co chodzi? Jest na szczęście. Stąd za każdym razem, kiedy europosłowie mają być wybierani, teraz ostatnie wybory, no to jeszcze nas czeka, to chyba do 2023 czy 2024, ja już się pogubiłem. W każdym razie jeszcze dobrych parę lat i znowu wszyscy będą chcieli bronić imienia Polski w Brukseli, prawda? Ja panu powiem, gdyby człowiek chodził przynajmniej co dwa tygodnie do pana programu, to szanse na taki awansik, kto wie, bo to tak działa. Skoro tak, to w zasadzie ja, który jestem w tym programie codziennie, powinienem mieć ten mandat w kieszeni.
Gdyby pan wystartował, to proszę pana, to pan by został szefem frakcji. Chyba komików. Wiem, co mówię. Tak, z pewnością byłbym szefem. Nie jestem jakimś wazeliniarzem. Nie, nie, nie. Ja nie jestem taki, naprawdę, ale... A z jakiej partii? Pan? No, ja. No, to musiałaby być jakaś specjalna partia, bo pan się nie mieści w tych kryteriach. Pan równo po kątach wszystkich rozgania i pan sprawiedliwy jest, dlatego pan ma taką markę, bo pan... Znalazł się następny wazeliniarz, proszę państwa. W takim razie będziemy musieli kończyć. Wazeliny mam serdecznie dość. Panie pośle, bardzo panu dziękuję. Jednak jeśli, to była forma wazeliny. Jeśli jednak, naprawdę, coś z tego ma wyniknąć, ja pana bardzo proszę, teraz zupełnie serio i zupełnie bez polityki, żeby pan na przykład poprosił Ministerstwo Rodziny, panią Maląg, by powiedzieli, ile pieniędzy wydaje się co roku na program Za życiem i by pokazali, jak to naprawdę działa, a co jeszcze ma działać, skoro nie działa. Bo wie pan, tak poza wszystkim, poza polityką, poza PiS-em, Platformą i tym wszystkim, na litość boską, to jest straszny wstyd, że Polska, tak duży kraj, nie jest w stanie pomóc swoim obywatelom, matkom, które rodzą, i ojcom, którzy mają tak dotknięte chorobą dzieci. Mówimy im, urodźcie te dzieci, okej, ale pomóżmy im, na litość boską, pomóżmy im. Panie redaktorze, ja mam tutaj, patrzę panu w oczy i w tym internecie, tym naszym internautom, ja w tej sprawie miałem zawsze jedno, nawet publicznie wyrażałem, mogę to powiedzieć wyraźnie, absolutnie się z panem zgadzam, biję się podwójnie. Ale wszyscy się ze mną zgadzają. No niestety. Każdy polityk, który byłby na pańskim miejscu, też by mówił, ja jestem za, proszę pana, panie Mazurek, oczywiście trzeba pomóc. Zróbcie coś, przestańcie gadać. Dobrze. Myślę, że myśmy złożyli ten projekt hospicjów, ale to nie jest propaganda. To ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Uwaga, proszę państwa, chciałbym na koniec tej rozmowy powiedzieć coś zupełnie serio. Teraz rzadko mi się to zdarza. Proszę państwa, chwalę Solidarną Polskę. To jest bardzo dobry pomysł. Bo to nie załatwia wszystkiego, ale to jest krok w dobrym kierunku. I Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, chylę czoła, naprawdę, to jest bardzo dobry pomysł. No to zróbcie to, przeforsujcie to. Jak wam zależy na stanowiskach, to potraficie stanąć okoniem i coś przeforsować. Tutaj macie szansę pokazać, że nie tylko o swoje stanowiska walczycie, przeforsujcie to. I kropkę pan tu postawił, bardzo miłe te końcowe słowa były. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy one były bardzo miłe. Panu, ale telewidzom, i słuchaczom Radia RMF. Telewidzom i czytelnikom podejmę też. I ja znam panu relację. Nie odmówię panu, przyjdę i powiem, co mi się udało załatwić, bo uważam, że wszystkie inne sprawy na bok, ale w tej sprawie hańbiącej i wstydliwej. Absolutnie tak. RMF 24.pl, RMF FM, Interia.pl, to wszystkie te miejsca, gdzie mogliśmy widzieć, słyszeć i podziwiać Tadeusza Cymańskiego, który był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję, kłaniam się nisko. Dzisiaj bez śpiewania. Za miłe słówko, odpowiedź też miła, dziękuję bardzo. Poczekamy na Wielki Post, pan przygotuje jakieś pieśni. Dobrze, Krzyżu Święty nade wszystko i ocenę profesora Miotka. Fantastyczny jest. Profesor Miotek jest genialnym interpretatorem i chroni dziedzictwo kulturalne polskiej kultury. Do widzenia, koniec.